W tym hardwareze, który siedzi w kobietach i mężczyznach, mamy też na przykład zamontowane różne pojmowanie pewnych wartości. Na przykład szacunek. Dla mężczyzn szacunek się zdobywa robiąc coś godnego szacunku, dla kobiet szacunek się po prostu ma. Szacunek na przykład, który się należy z samego faktu bycia kobietą. Czy też na przykład pojęcie sprawiedliwości. Dużo częściej kobiety będą odpowiadały od mężczyzn, że porówno znaczy sprawiedliwie. Mężczyźni będą uważali, że porówno no to nie do końca sprawiedliwie. Konkurencja. Częściej mężczyźni odpowiedzą, że konkurencja to coś dobrego. Kobiety częściej będą odpowiadały, że należy postawić to wszystko na kooperację. Kooperacja, kasowanie sporów, jeden dla ciebie, jeden dla ciebie, o ty masz dziecko, no to dla ciebie półtora i tak dalej, i tak dalej. To będzie podejście bliższe kobietom. No i siłą rzeczy to sprawia też, że płcie coraz bardziej w świecie bańkowości, w świecie internetu, w świecie, gdzie rodziny się rozpadają, no to te płcie w pewien sposób ideologiczny, można powiedzieć, się rozjeżdżają. Wszędzie na świecie kobiety coraz bardziej w lewo i progresywnie, mężczyźni coraz bardziej w prawo. Właściwie to znajduje też ten wyraz w samym sposobie prowadzenia dialogu. No, mężczyźni bardziej są nastawieni na to, co się mówi i do czego to zmierza, kobiety jak się mówi i jak się z tym wszystkim czujesz. Tyle, że w tym wszystkim kobiety mają taką przewagę, że nie tylko są odrobinę większą częścią populacji, ale również za kobietami podążają, no jakby tu ich nazwać, simpy. Ci wszyscy, którzy uważają, że najfajniejszą strategią reprodukcyjną jest zgadzać się z kobietami, choćby nie wiem co. Biali rycerze do tego wszystkiego się również dołączą. No i obecny w mężczyzn instynkt opiekowania się kobietami. Więc jak one w jakimś temacie narzekają bardzo głośno, że są nieodpowiednio doceniane, to ten temat będzie zyskiwał większe zainteresowanie, ale daje to ogólnie przewagę lewej stronie. Aż do przegięcia. Jaki jest mechanizm tego przegięcia? Bardzo łatwo jest zauważyć, czytając raport pana Michała Gulczeńskiego Przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce. W takim ogromnym skrócie koncentrujemy się na elitarystycznych problemach kobiet, na przykład na tym, że jest zbyt mało pań poseł, zbyt mało kobiet w radach nadzorczych największych spółek, a nikt się nie przejmuje plagą samobójstw wśród mężczyzn, czy tym, że chłopcy coraz częściej stwierdzają, że edukacja nie ma sensu, a udawanie się na studia wyższe w przypadku bycia mężczyzną, no po co to komu, na co to komu. Mamy nadreprezentację kobiet z wyższym wykształceniem i to nie jest problemem. Problemem jest tylko to, że zbyt mało dziewczyn chce iść na kierunki techniczne i tam musimy kierować uwagę społeczną oraz jakiekolwiek programy społeczne. Michał Gulczyński próbuje zwiększyć świadomość odnośnie sytuacji mężczyzn oraz ich problemów, a także znaleźć jakieś rozwiązania tych problemów w ramach istniejącego systemu, działając w Stowarzyszeniu na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. Stowarzyszenie to ma takie cele jak równe traktowanie mężczyzn przez prawo, polityki i instytucje publiczne, w szczególności edukację, ochronę zdrowia, system emerytalny i wymiar sprawiedliwości, wpływanie na polityki dotyczące mężczyzn na szczeblu krajowym i europejskim, poprawa średniej długości życia i jakości życia mężczyzn, w tym stanu ich zdrowia, przeciwdziałanie nałogom i skutkom nałogów wśród mężczyzn, wpływanie na pozytywny przekaz do mężczyzn oraz ich opis w przestrzeni publicznej, w szczególności promowanie pozytywnych wzorców męskości, zapobieganie polaryzacji ze względu na płeć, zwłaszcza wśród młodych pokoleń, wsparcie aktywności mężczyzn społecznej, obywatelskiej, fizycznej, edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej, publicznej itd. Wsparcie najsłabszych i najbardziej wykluczonych mężczyzn, w szczególności z mniej uprzywilejowanych lub obciążonych środowisk. Wsparcie aktywnego ojcostwa i partnerstwa w związkach. Współpraca z podobnymi stowarzyszeniami za granicą. No, do czego tutaj się można przyczepić? Zwłaszcza jeżeli jest się osobą o takiej centrowej, centrowo-lewicowej wrażliwości. Jak widać, cele stowarzyszenia nie powinny w dzisiejszych czasach budzić żadnych zastrzeżeń. No bo przecież chodzi o równość, zauważamy grupę wykluczoną, dostrzegamy, że w ramach tej grupy wykluczonej znajdują się również mężczyźni, no coś z tematem trzeba zrobić. Tyle, że lewica jest pełna dzisiaj już, można powiedzieć wprost, mizoandryczek, które wierzą w feministyczną teorię patriarchatu. Patriarchat to system stworzony przez mężczyzn dla mężczyzn, który także i dzisiaj obowiązuje, więc to jest niemożliwe, żeby mężczyźni mieli gorzej. Siłą więc rzeczy
dla współczesnej lewicy mężczyźni oczywiście będą czasami zauważani, ale już systemowe wspieranie ich problemów w zakresie szerszym niż mężczyźni mogą sobie wreszcie popłakać i dzięki temu ich los ulegnie poprawie, to będzie coś, co nie będzie się mieściło w ogóle w oglądzie świata. I dlatego lewa strona reaguje na Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn w ten sposób, jak tutaj możemy zobaczyć u pani Zofii. Nic mnie bardziej nie dziwi niż Stowarzyszenie Lobbystyczne Mężczyzn w Patriarchalnym Kraju. No może progresywni komentatorzy życzący sobie przesuwania okienka na rzecz konserwy w patriarchalnym kraju. Co to jest ten patriarchat? Nigdy nie potrafią zdefiniować. Znaczy, najczęściej wychodzi coś w stylu, że jest to system stworzony przez mężczyzn dla mężczyzn, który krzywdzi też mężczyzn. Czy więc płcie skazane są na rozjazd? No bo chłopaki, jeżeli nie chcecie się zgodzić na to, żeby stać się grzecznymi dziewczynkami, przynajmniej mentalnie, i jeżeli nie chcecie zająć miejsc z tyłu sali, żeby tutaj, brońcie Panie Boże, dziewczynki nie czuły się rozdrażnione, no siłą rzeczy musicie stwierdzić, że jedyne miejsce, gdzie was jeszcze akceptują, no to coś na prawo. Niektórzy po lewej stronie próbują to zjawisko zauważyć, nazwać oraz zwrócić uwagę, że to nie prowadzi do niczego dobrego. Ci niektórzy to na przykład Jakub Dymek, lewicowy publicysta, który wprost zauważa, że lewica na dzień dzisiejszy nie ma oferty dla mężczyzn i chłopaków, a oferta w stylu, no możecie sobie popłakać, na pewno nie będzie w żaden sposób przekonująca. Ja sam jestem osobą o wrażliwości prawicowej, ale uważam, że takie postawy jak Jakuba są bardzo potrzebne także dla lewicy, ponieważ ludzie o lewicowej wrażliwości z naszej rzeczywistości tak czy siak nie znikną. Generalnie, jeżeli chodzi o przekonania wśród ludzi, mamy moim zdaniem nie tyle podział na prawicę i lewicę, co taki trójkącik. Z jednej strony tych, dla których najwyższą wartością jest równość, i to jest zazwyczaj wrażliwość lewicowa. Z drugiej strony tych, dla których najwyższą wartością jest stabilność, i to jest ta strona konserwatywna. Z trzeciej tych, dla których najwyższą wartością jest wolność, no i to jest ta strona libertariańska, liberalna. Dla każdego z boków tego trójkąta dwa pozostałe to samo, ale najważniejsza rzecz jest taka, że te wartości wypływają z egoizmu ludzi, z tego jak sami siebie postrzegają i te wartości są z nami na zawsze. Fajnie by było, jakbyśmy byli w ramach społeczeństwa i jako tako funkcjonować, porozumiewać się wspólnym językiem i wypracować jakiś kompromis między tymi wartościami. Ale w sytuacji, kiedy podział robi się taki właśnie płciowy i podlany jest troszeczkę takimi różnymi postrzeganiami rzeczywistości, różnym językiem, to wszystko będzie szło na coraz większe starcie. I dlatego, no bardzo, ale to bardzo bym chciał, aby głosów na lewicy, takich jak Jakuba, było więcej. Chociaż nadziei za wielkiej nie mam. A jak ktoś chce szukać odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze radykalizacja wśród młodych mężczyzn, dlaczego oni idą na prawicę, a później na skrajną prawicę, dlaczego tam niektóre rzeczy się podobają, to jest jak w tym memie: kto cię zradykalizował? Ty.